Cześć moi drodzy, witam serdecznie. Słuchajcie, no najważniejsza rzecz jest taka, że ja nazywam się UberStrike, to jest kanał od gracza dla graczy i widzicie w tym momencie motor Lublin dokładnie w wersji takiej, żeby można było pograć sobie właśnie menadżera. No nie, to był pomysł na karierę, który został zaproponowany przeze mnie, czyli motor Lublin, a przez was został zaproponowany z tytułów, z propozycji przeze mnie zaproponowanych, czyli ja podrzuciłem kilka opcji i wy wybraliście drugiego menadżera, który też jest w tym save'ie. Zaraz przejdziemy do niego. Najważniejsze, co wydarzyło się w motorze Lublin. Mamy początek sezonu, 16 lipca 2023 roku. Motor szykuje się do ewentualnego boju o... Na pewno o boju o, w pierwszej lidze. Jak będzie to ambitny bój, to zobaczymy sobie za chwilkę. Najważniejsze też jest, żeby powiedzieć, że motorek w tym momencie doznał poważnych wzmocnień i to jeszcze nie koniec. Przejdźmy do tego, że udało się całkiem fajnie, stabilnie zbudować sztab trenerski. Już Wam pokazuję, tak na szybciorę, tutaj mamy sztab trenerski. Asystentem został Mateusz Stolarski, obecny menadżer motoru Lublin, który w historii realnej, prawda, objął po odejściu Gonzalo Fejo. Udało się ściągnąć Artur Gradziński był, Mariusz Jabłoński, bardzo dobry trener bramkarzy, ściągnięty z Wolnego, Dariusz Matiuk, złapany trener stałych fragmentów gry, trener siłowy Jakub Grzęda, też złapany, Ścibior był, Paweł Peczak, bardzo dobry trener, złapany jako ogólny i Tomasz Sokołowski, były trener w Legii Warszawa, który obecnie też jest u nas analitykiem, tylko jedynym jest Robert Kazubski, więc sztab został wymieniony łącznie też z scoutami, których nie było w ogóle, ale mamy tutaj co nieco, mamy nawet dyrektora sportowego Niemca, który nawet całkiem ma takie cechy ambitne, więc można będzie tutaj co nieco podziałać. Taktyka, którą będziemy grali motorem, moi drodzy, to taktyka ta, czyli nazywa się motor, ale też jest taktyka przygotowana z Herenven, z cofniętym rozgrywającym pomocnikiem, więc tutaj bez żadnego kombinowania i jeszcze ewentualnie taktyka będzie trenowana, ta może będzie przerabiana, ewentualnie jakąś tam sobie dołożymy, ale na pewno te dwie taktyki są naszymi taktykami głównymi. Przejdźmy jeszcze dalej do tego, jak wygląda obecnie skład motoru Lublin, a jesteśmy już przed pierwszym meczem, więc to musi być tutaj bardzo szybko określone. Więc tak, na bramce Łukasz Budziłek i Kacper Rosa. Budziłek będzie raczej pierwszą rękawicą. Nie są to rewelacyjne cechy, ale na razie mu wystarczą. Kacper Rosa trochę mu brakuje i raczej bardzo się nie rozwinie, więc w następnym sezonie szukamy bramkarza koniecznie. Chyba, że Budziłek będzie bardzo dobrze bronił, mimo tych słabszych cech. Na obronie mamy Przemysława Szarka, mamy Kamila Kruka i już ściągniętego Ibrahima Sara, Senegalczyka 21-letniego, zakontraktowanego za 1100, więc bardzo dobry kontrakt, za darmo, waleczność super, tutaj cechy ok. Jednym słowem, trzy gwiazdeczki na motor Lublin na tą ligę idealnie się będzie sprawdzało. Kamil Kruk został jako z obrońców, bardzo dobry obrońca, 23 lata, Polak, i Przemysław Szarek zostaje 27 lat. O wypad Rudol i wypad też, zresztą zaraz Wam pokażę ruchy transferowe. Dodatkowo przechodzimy dalej, prawa strona Michał Król i moi drodzy Paweł Stolarski. Niestety Paweł na 4-miesięcznej około kontuzji, więc musimy łatać tutaj prawą stronę. Na lewej stronie dwóch juniorów, Luberecki i Krystian Palacz. Dodatkowo Kacper Śpiewak, który też może grać tutaj lewego obrońcę. Defensywni pomocnicy grający środek, Matthew Scarlett, Polak, Francuz, bardzo dobre cechy, sądzę, że się przyda. Wolski, bardzo dobry defensywny pomocnik, ofensywny, on tu się przyda, waleczność, dużo cech. I Marcel Gąsior, troszkę tutaj widzę trening siadł, ale będziemy nad tym oczywiście pracować. Dodatkowo z ofensywnych zostaje jeszcze Rafał Król, czyli no nie wiem, czy będzie to obecny kapitan drużyny, ale na pewno jest szansa, że zostanie dłużej. Marcel Zyla, ściągnięty za darmo, były zawodnik ze Śląska Wrocław, a nawet Bayernu Monachium, więc to on tutaj trafił do nas. Oczywiście Polak. Zostaje Piotrek Ceglarz, 31 lat, który chyba będzie może naszym kapitanem. Zostaje dodatkowo Kamil Wojtkowski, który jest naprawdę sensownym pomocnikiem i będzie tu robił też robotę. No i Kamiński, który będzie latał pomiędzy rezerwami, jest takim zapchaj dziurą. Super napastnikiem jest Mbaye Ndiaye,
czyli dokładnie Ndaye, który jest ściągnięty tutaj już według za, no, transferów obecnosezonowych. Za darmo przychodzi do nas Gracjan Jaroch. Bardzo według mnie troszkę ma tych minusów, ale ogólnie w sparingach się sprawdził, więc ja go biorę w ciemno. On jest fajny, naprawdę udało się kilka meczy zagrać naprawdę na poziomie. Jako zmiennik jest o wiele bardziej ciekawszy od tych chłopaków, których sprzedałem, bo już sprzedałem sporo. I Samuel Mraz jest jako dodatkowa tutaj wsparcie. Więc tak wygląda pierwsza jedenastka. Transfery, które zostały obecnie już porobione. Najlepiej zobaczyć to na historii transferów. A więc z klubu łącznie zarobiliśmy no 26-35, no niecałą setkę, no nie, no niecałe 60 zarobiliśmy. Filip Wójcik wyszedł, Wełniak do Radunii, Kasprzyk do Wieczystej, Najemski do Lechi, Rudol do Lechi 33. W ogóle Lechia wzmocniła się potężnie, no ale my też wzmacniamy się potężnie, bo oczywiście jeszcze do rezerw wylądował Ermin Dudjowicz. Czarnogórzanin, młodziutki bramkarz. Mam nadzieję, że może będzie mógł w następnym sezonie grać w Ekstraklasie, na przykład z ławki. No i jeszcze do rezerw tam ląduje 20-letni Francuz Hugo Blondel, który teoretycznie sądzę, że coś zagra. Jeżeli nie, to ma tylko roczny kontrakt, więc w razie co się pożegnamy. I oczywiście Ibrahima Sar Izyla, którego Wam już, i Gracjan Jaroch, który Wam już pokazywałem. Oczywiście w propozycjach oprócz tego je, a tu jeszcze oczywiście byli zawodnicy, których ściągnąłem i od razu wypożyczyłem, bo Emil Dudrowicz od razu poszedł na wypożyczenie. Wełniak, Wełniak, Lubinianka, a tutaj już chłopaki poszli 12, więc to już mnie nie interesuje. Jeszcze jedna rzecz, mamy tutaj trzech chłopaków obrońców testowanych i jest szansa, że będziemy tutaj już coś w tym temacie szukali. Oczywiście reszta zostaje na kontrakty, kasy. Tutaj najprawdopodobniej ofertę złożyliśmy za tego Szweda, Teodory Raska. Może grać jako obrońca, ale może też zagrać jako defensywny, na przykład środkowy tutaj pomocnik odbierający piłkę, więc bardzo fajnie mi pasuje. 23 lata, zobaczcie cechy po prawej stronie, tutaj przede wszystkim optymalne, bardzo fajny zawodnik. Uważam, że może być no, jednym z kluczowych zawodników. Ja nie chcę ściągać dużej ilości zagranicznych, tak też Teodor Rask. No i jeszcze jeden obrońca, zastanawiam się, albo będzie to ten Lorente, zobaczymy jak on tutaj, tragiczna skoczność jak na razie, ale zobaczymy jak on tutaj z walecznością się spisuje, albo między innymi Damiano Franco. Zobaczymy, który z nich, jednym słowem, wartość kontraktu na swoje umiejętności będzie miał dobre i po prostu weźmiemy sobie któregoś z tych chłopaków. Jeszcze chyba coś złożyłem, jakieś propozycje, transfery. No chyba nie. A, jeszcze Venice Uka dostał złożoną propozycję i Leonardo wolny transfer. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie jesteśmy w przygotowaniach przedmeczowych. Oczywiście liczę na Teodora Raska, że zaraz tu pojawi nam się. Prawa strona troszkę dziurawa obrony, głównie przez kontuzję. Lewa strona obrony naprawiona. Środek obrony jeszcze bym wzmocnił, więc będziemy tutaj w razie coś czegoś, kogoś szukać. Zobaczymy jak z transferem. Przechodzimy, lecimy dalej, moi drodzy. Zapraszam serdecznie w razie co do tego, żebyście sobie komentowali, pytali się. A i oczywiście nie powiedziałem Wam też jednej bardzo ważnej rzeczy. Takiej, kim jest druga pani menadżer. Druga pani menadżer, obie panie to siostry, cudzysłów, bo to jest pani menadżerka. I jak na razie nie mamy tutaj w biurze pracy nic sensownego. Norweską ligę nie biorę, dlatego że norweska liga jest tylko i wyłącznie najwyższa klasa rozgrywkowa, nie wgrywałem więcej, więc nie biorę jej pod uwagę. Tak samo jak brazylijskiej. Obstawiam, że z tym skillem, czyli tą licencją, gdzieś mogę obijać się o ekstraklasę, mogę obijać się o kluby trzygwiazdkowe pod względem umiejętności, ale to wyjdzie w praniu. Kontynuujemy i lecimy już na mecz Motoru, pierwszy mecz ligowy, który tuż przed nami. Oczywiście chcę rozegrać na tym live jak najwięcej na pewno. Ma 26 lat, jest w miarę doświadczony, niby też kontuzjogenny, ale będziemy coś tutaj działać, potwierdzamy. Tak, on będzie raczej Matthew Scarlett będzie, bo król też nie będzie grał tak dużo, tak ma zostać. Lecimy. Terminarz, moi drodzy, GKS Tychy na początku, terminarz Leonardo i Śląsk i no niestety odrzucił nasz kontrakt. Nie będziemy go usuwać, Śląsk, Leonardo, Uka akceptuje ofertę do Lechii, wszyscy lecą do Lechii. No trudno.
Liberec, Giovanni podpisał z nimi kontrakt. Fajny był ten Giovanni i też go skautowałem, sprawdzałem go tutaj, więc i była szansa, że tak powiem, no ale niestety. Kapitalny zawodnik, ale nie na naszą obecną kieszeń. Mamy jakąś listę życzeń? No mamy, to już troszkę Rask. Ziółkowskiego jeszcze być może wypożyczymy sobie z Legii Warszawa. No jeszcze jest Sandberg, ale Sandberg. Nie jest zainteresowany w ogóle ze mną rozmową. Szkoda, że ten Atipoe nie przejął. To jest kapitalny zawodnik. Ja go miałem w Herenwen. Ale on niestety chyba nie uważa się tutaj za potrzebnego. No i ten Clemente też chyba z tego co pamiętam on dosyć dobrze grał. Jak się go ściągnęło. Ale dobra. Na razie nie ma co tu gdybać. Lecimy do przodu. To przed nami mecz. A, Blondel poleci do Polkowic wypożyczony, tak. Chodziło o to, że on będzie mógł więcej zagrać w Górniku Polkowice, w niższej lidze. I mamy Teodora Raska, kapitany. I teraz zobaczymy sobie kontrakty. No ja sądzę, że jemu od razu wkomponujmy tutaj pomocnik środek, pomocnik odbierający piłkę na obronie. Niech on po prostu ma to, ten rozwój, zawsze tutaj sobie ten potencjał będzie rozwijał. Zagłębie Ziółkowski, niestety, Ziółkowski poszedł do Sosnowca. Więc szkoda troszkę. Blondel zadowolony ze spełnienia obietnicy. A my mamy kolejnego zawodnika. Zobaczmy jeszcze tylko finanse, czy tam się tu nie przekroczyło. 107 budżetu płacowego, 196 budżet transferowy, 65 to nawet potężny, ale na razie trzymajmy ten budżet na tym poziomie, bo dzięki temu będziemy mogli sobie coś tutaj pokombinować. Może na ostatnią chwilę, jak to się mówi. Nasi skauci też nie mają jakiegoś tam wielkiego priorytetu. Będziemy bazować na lidze polskiej. Zapowiedź. Lecimy, moi drodzy. Rozpoczynamy polską ligę. Arena Lublin wita. Okej, zobaczmy jeszcze tylko, czy możemy to minimalnie tak przyspieszyć, żeby to Was też nie zanudziło. No i dobra, chyba tak będzie dobrze, ewentualnie. Ok, no już troszkę lepiej, SAR. I rozpoczynamy. Na razie wyważono. O nie, to tak trochę za szybko jest. Hop, panowie, z głową. Dobra, polecenia. Na razie jest ok, nic nie kombinujemy. Okrzyki, zakręć. I mentalność zmienimy na pozytywną. Lubrecki z Rybickim. Kowski. Czarek daje raz. No. Dobra, spróbujmy. Daje wrzutka. I niestety Ostrzewski łapie piłeczkę. Oj, długa piłka do śpiączki. Pięknie, dobrze, że budziłek łapie. Dobrze, króciutko z Sarem. Wojtkowski do Wolskiego, pięknie, raz złapał, urwał się i... Ach. Teraz weźmiemy krzykiem im bez presji, ale dobrze, dobrze. Ja, szkoda. Zobaczmy, jeszcze chwilę tutaj będzie to grane. Ależ błąd tutaj Kruka. O stary, nie może... No dobrze. Daję. Do Wojtkowskiego. Tam wrzutka. Skarle, car.
Lubelecki. Aż piękne podanie do Endaje. Wolski. Tam ktoś leży. Próg wybija. Nie? Wojtkowski. Blas. I była szansa, panowie. Tyle presji. Wyłączmy podania w pole karne, może im się to bardziej opłaci. Daję, kurde, to o, ładnie, Worski, Wojtkowi, pod mraz, mraz. Ależ to było... O stary! Pokaż mi taktykę jeszcze, no. Wolski złapał żółcień. Sar złapał żółcień. No dobra, weźmy, dokończmy tą wyważoną taktykę o te 15 minut. No. Strasznie, tak. Pięknie. Skalę do Sara. Wolski, oddaję. Panowie, skupcie się. A żeś się z... Tak powiem, delikatnie zbombardowali, nie no, 8-5, oni też, tychy też strzela. Karny. No i niestety przegrywamy pierwszy mecz w siebie. No zachęć ich, no kurde, no próbują, próbują i guzik z tego wyszło. No, Lewicki. No. Trzy żółcie, nie, dwie żółte kartki mamy. Sara średnio gra. Bardzo średnio, no myślałem, że chociaż chłopaki uciągną remis. A tu jest strasznie. 8-4 tychy, 9-5, więc to jest bardzo wyrównany mecz, ale oni mają... Oni mieli jedną 100% sytuację. No, zbierzcie się do kupy i zacznijcie grać. Szczerze, trzeba zrobić zmianę. Próbujemy tak to zagrać. No, panowie.
Marska. Szarek próbował to wrzucić, ale się nie udało z tej prawej strony. No, nie. Na tej środkowi pomoc. Spalony. Sara chyba zmienimy. Nie radzi sobie Sar i Kruk na środku, więc będziemy zmieniali. Ale z piączka odszedł i cieszcie się. Okrzyki, panowie. No, nie wiem, co jeszcze mogę od was zażądać, ale w tym momencie to walczymy o remis. Teodor Rask, wchodzisz tu. Braz 6-5, Rybicki, zera za niego. Zmienimy trzech. No i Szarek se średnio radzi. No za bardzo nie mam kogo wstawić za tego Szarka. Ale zrobimy chyba tak, że Luberecki przejdzie na tą stronę za Szarka, a Szarek zejdzie za Śpiewaka. No, może się coś ruszy. Cyla. Wojtkowiek, Jezus Maria. Nie, mogę zaryzykować te szybkie centry. Się strzałów, 5 celnych. No z tym, że oni też 5 celnych. Jest! Gdzie spalony? Spokojnie, panowie. Lubelecki, Śpiączka, Zyla. No zamknęliśmy ich, no. Już Lubelecki próbował z drugiej strony. 6-5 Lubelecki. Kondycja troszkę siada. Kruk się trzyma. Rask dobrze zrobił. Śpiewak z lewej strony troszkę nam to pchnął. Zyla. Polski. Skalet. Dawać. Przeciwnik coś zmienił? Zmienił. Żydka. Żytek wszedł tutaj za prawa musić na prawą nogę. Radecki powinien na lewej grać. Ja nie wiem, czemu ja to tak poustawiałem. No nic, na razie do oczu spróbujemy. Żytek dostał akurat kartkę, Śpiączka na 83, to jest zmiana w tychach. Kacperski z Kibickim. No, musimy zmienić. I to dwóch. No bo to już nie ma najmniejszego sensu, żeby tutaj się bawić. Musimy wykorzystać Luberecki 6-4, no bo to nie jest jego strona.
będzie ciężko. Cześć teraz, witam serdecznie, dzięki za rajda. Dzięki za rajda, pozdrawiam serdecznie. Cześć, witam. Dzięki Perezik za rajda. Pozdrawiam serdecznie, cichutko moi drodzy, cichutko, bo ja myślę, ale widzę, że tutaj będzie średnio. Mraz schodzi, jaro wchodzi na pewno. No, daje, zostawimy. Kurczę, no i tak mi szkoda, ten śpiewak tak ładnie tu próbuje. No, Lubereckiego trzeba będzie zmienić, ale najprawdopodobniej za Lubereckiego będzie musiał wejść na prawą stronę Zomęczuk. Spróbujmy. No. Zomęczuk, żółtą kartkę. No niestety, będzie motor rozpoczynał od porażki chyba ligę. Wyłączmy już te podania w ogóle w pole karne. Graliśmy chwilę na... Niestety. Powiem, że jest mi smutno. Bo nie spodziewałem się porażki z Tychami u siebie. Ale oni też wymagają... jakiegoś zgrania, że tak powiem. No. I niestety pierwszy mecz w plecy. Z karnego Mikita strzela, faulował chyba Szarek albo Król i powiem wam, że my oddaliśmy troszkę więcej strzałów, ale oni mieli też porównywalne to G. Statystycznie mieliśmy 200% sytuacje. No i nie przegrywa się mecze przez braki, brak strzelony. Niestety. Zajmujemy miejsce 12. Tragedii jeszcze nie ma. Można gonić stawkę. We can do this, moi drodzy. We can do this. No ja tylko zachęćmy ich od razu na starcie. Zobaczmy. Rybicki ładnie. Na razie zagramy wyważoną. No, ale na razie to widzę też... Oj, dobra, piłeczka. Mrazik nie przejął tej piłki. Zobaczyć, gdzie gra Król. Król będzie tu. No. Ja go będę obserwował. O, pięknie Rybicki, pięknie, pięknie zabrał tu piłeczkę do Sala. No takie mądre wycofanie, Wolski, Salet. No ładne to było, biegnij Rybicki, biegnij. Szarek, no Zyli, Zyla i mogło być 1-0. No panowie, trafiajcie w bramkę. O, jest proste, to ten duży biały prostokąt. Kiepsko radzi se Król. Rybicki. Kruk! Wolski dostał żółtą, już drugą. No, Zyla, Wolski, Salet, Wolski, Luberecki, wrzut, strzał nawet. Sar, do Wolskiego, ładnie. Do Zyli, Zyla i Mraz. No na Boga, panowie, strzelicie jakąś pierwszą bramkę w tej lidze?
Ponad 20 strzałów oddaliście w przeciągu tego sezonu na bramkę przeciwnika. Nie mówiąc ile celnych, bo to jest. No. No, no trzeba was uspokoić, bo wy nie potraficie tutaj trafić po prostu w bramkę. Latacie jak coś przyjął. Co? Lusara, Luberecki, Rybicki, Król. No, motywować ich. Weź się w garść ma raz. Tu troszkę. Dwie malutkie zmiany. Rybicki, właśnie o to chodziło, król. Jest! Błagam! To są jakieś jaja, delikatnie mówiąc. Dobra, włączymy te podania w pole karne, bo może to spowoduje, że troszkę lepiej mi się będzie grało. Zmienimy chyba króla. Och, Boziu, Sar, Luberecki, Wolski, zabrana piłka. Kruk, Szarek, Kruk. Do Schaleta, Sar, ale żeście dał o przejść. I zaraz będzie kontra, będziemy przegrywali 1-0. No nie, cud. Jezu, panowie, okrzyki. No. No. Podaj to. No. Jest. Jest. Wreszcie. Wolski się przedarł, Rybicki chyba strzelił i zera trafił. Pierwsza bramka dla Motoru. Dobra, przeciwnik coś zmienił? Nie.
To my spróbujmy robić te podania w pole karne. Dobra, i teraz zmieńmy my. Raz sobie nie radzi, więc wejdzie za niego Gracjan. Król gra średnio. Zastanawiam się, czy zamiast Scaletta, czy zamiast Wolskiego, który gra dobry mecz, w razie zrobimy dwie zmiany. Mamy jeszcze Ndaya, w razie co zamiast Rybickiego. No tak zróbmy. Lubarecki gra tak średnio tą stronę. Dobra, zobaczmy. Na razie niech Maraz zejdzie sobie. Rybicki, Koszarka, Rybicki, Anko do Lubareckiego, ten do Zyli, Zyla i nic z tego, ale jeszcze Sar z Krukiem. O, ależ błąd. Panowie, nie wygraliście jeszcze tego meczu, tylko wam przypominam. Pięknie, Zyla, Zyla, jest 2-0. Król podawał do Mraza, a Mraz asystował. Pochwalmy ich. Przebudziłem broń. Teraz zrobimy tak, że zagramy na o, myślałem, że Jarok się przedrze tam na bramkę. Oni robią zmiany. Zobaczmy. Lewa noga. I tu wszedł jakiś obrońca. Dobra. Dobra, zagrajcie sobie ten wolny. I w sumie, panowie, będziemy. Zmienimy dwóch. Stawimy sobie jedną zmianę. Polecenia, wyłączmy już te podania w pole karne. Dobra, robimy zmiany. Dobrze rozegrał Wolski, ale szkoda by było, żeby może kartkę złapał, więc wejdzie za niego Gąsior. Zyla z Rybickim zagrali ładny mecz. Ale zamiast Rybickiego wstawiłbym naszego Endaje i tu zmienimy go z Zylą. O tak. I zostawimy sobie jedną zmianę, w razie co Scaletta zmienimy. Więc Gąsior tutaj, tylko Gąsior chyba będzie lepiej. Mezala rozgrywający, cofnięty rozgrywający, odbierający piłkę. Jakby i środkowy pomocnik na ataku. Trzeba by było zmienić Gąsiora z... O tak. Na Wojtkowski, na długodystansowcu. Może to dać radę.
Mało motywacyjna. Zero presji, panowie. Gramy swoje. Zobaczmy jeszcze przeciwników. Oni jeszcze zmienili tutaj. Kołusiński wszedł. To też trzeba uważać, bo 2-0 to nie jest, wiecie, to nie jest wynik pewny. Jeszcze Marciniec wszedł. Lewa noga. Ale dobra, no to tyle. Jeszcze zachęćmy ich troszkę tam do grania. Skaleta zmienimy sobie jeszcze. Daje. A, no tam próbował. Lecenia gramy już nieco wyżej i gra na czas. Juniora mamy, więc wprowadzamy juniora. Matthew Scalet już sobie do lata, do końca. Zamiast Szarka. My nie mamy za dużo juniorów, ale to może wejść palacz sobie za. Za naszego kolegę Lubareckiego. Czyli mamy pierwsze zwycięstwo motorów na wyjeździe, to jest bardzo cenne. No. I 2-0. To też się liczy. Marcel Zyla strzela dwie bramki w drugim meczu. MVP. Dobra robota, panowie. 3 punkty dla Lublina. Lądujemy w środku stawki. To, że przegraliśmy jeden mecz, to jest przypadek. Zobaczymy, jak dalej Wisła, Zagłębie uciekają, ale będziemy ich gonić. Taylor kończy testy. Przede wszystkim Luis Fernandez będzie nam próbował wsadzić bardzo dużo bramek. Pressing na niego jest całkowicie niepotrzebny. Na niego trzeba wymusić agresywne wejście lewa. Bobcek jest szybki. A nie, on jest... Już nie pamiętam, kurde. A Zjawiński jest tym do krycia. Zjawińskiego sobie przykryjemy. A Bobcka pogramy tak. Miłosz Kałdun, prawa noga, na prawo wymuśmy. Na lewej gra Bugaj, on to też nie należy do takich. Super. My tu mamy jakiegoś ściągniętego, Gueto. To mnie nie interesuje, ale lewą nogę możemy mu podstawić. Biegański. O, jest junior i tu jest pressing, będzie wrzucony. Tutaj bez nogi. Olson Szala. Czy jest ktoś od nas? Rudol na ławce. Tak jest. Mrazikowi powiemy. Tak. Wojtkowski. Na luzie. Luberecki. Powie to na pewno na luzie. Sar jest młodziutki na luzie. Rask na luzie. Szarek dobrej gry, Buziłek dobry występ. No i co? Skarl zainspirowany, Wolski.
Motor Lublin u siebie podejmuje Lechia Gdańsk. Jakieś takie te kolory się średnie porobiły. Na razie gramy na wyważonej i w sumie większość meczu zagrane. Lubelski, piękny początek i podanie. Może byłaby pierwsza szybka bramka. Niestety będziemy grali. Gdy tutaj Guecho i tam przejmowany, nie, wrzutka, Budziłek, dobrze. Zaraz jeszcze wezmę, zobaczę, czy przypadkiem Wojtkowski, nie. Czy my tu... Ożeż w głowę, Fernandez wsadza nam w 56 minucie okrzyki. Ależ to było, to Wojtkowski, Mungaj. To był Fernandez, no. Niestety, gramy. O, jakby to Luberecki strzelił. Pięknie daje, dobrze. Teraz chyba pójdziemy na wymianę ciosów. Raz, daje. Szarek. Dobrze. Podaj, 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 podaj. No strzel wreszcie. Miałem mówić, mraz strzel. Co to za rogal była piłka? Luberecki odbiła się chyba od kogoś. Jest! Panie Luwarecki, Wojtkowski, właśnie o to chodziło. Poważ. Luwarecki, pięknie on to zrobi, jako młodzian się nie boi. Młodzian gra! Wolski strzelaj! Ale Wolski wsadził brameczkę! Luberecki. Do Wolskiego, Wolski sobie przełożył. Ja myślałem, no dobra, strzeli, nie? Ale wsadził Sarnowski, nie ma żadnych szans. Jest 10. minuta meczu, a nasi się obudzili pozytywnie. Zagrajmy na wyważoną. Szarek, ale tu będzie no problem. Szarek. O, Kabur. Nie było faulu. Daje do Wojtkowskiego. Ładnie, Wojtkowski, masz dwóch. Dwóch z przodu masz. Pięknie. Zyla. Zyla! Mati FM, witam serdecznie. Ależ to było fajne. Kurde. Sarnaski przez tę piłkę. Piąteczka dla Ciebie. Witam serdecznie, dzięki za dołączenie. Siema, atak, presja, agresja. No niech, tak jest, jedziemy. Patrzmy. Luberecki, nie ma. Daje, Zyla, Luberecki. Kurde, chłopaku, imponujesz mi. Panowie, pochwalmy Was jeszcze troszkę. Jest ładnie. Mati Halet. Dobrze. Co to za karierka? Wiesz co, zacząłem sobie motorem Lublin i drugim menadżerem, bo tak mi widzowie wybrali bezrobotnym o pro kategoriach. Co mamy? Sar dostaje żółtokartkę. Motor Lublin, cel osiągnąć to, co osiągnął motor. Rask. Do Zyli. Już oczywiście transfery porobione, już rozpoczęliśmy trzeci mecz ligowy, prowadzimy. Wolski, podaj, to miałeś tam tak wchodzącego... Mrazika, że aż szkoda było tego nie podać. Kaufur, Kaufur do Olsona. Olson nie ma. Biegański, Biegański, na cofnięty. Bugaj. Właśnie pięknie, Sar, pięknie. Zyla. Ładnie, Zylek, Zylek do Wolskiego. Jest Mrazik, strzel wreszcie. Mraz strzela bramkę pierwszą. Jest! Motor Lublin, 37 minuta. Z Lechią Gdańsk 3 do 1. To nie koniec. Pomijmy. Minimalny spalony, ale uznane. Dobra. Jedną szopkę zrobimy taktyczną.
Mrazik trenuje tą pozycję, ale zróbmy tak. Polski. Kowik, Endaje. O Jezu, jak to szło na bramę. To jest Lech, ja to nie mam się, wiecie, co cieszyć, że wygrywamy, bo to jest Lech. Jak Gdańsk Endaje, Mraz niecelnie podał. Ale ładnie Rask przejmuje piłkę. O, mój Szwed. Sara z karteczką, druga kartka Sara. Trzeba będzie coś tu pokombinować. Skalet do Mraza. Jedaje! Jezus Maria! Wolski, Mraz, Skalet. Luberecki, pomyśl, pomyśl, pomyśl. Wolski, Strzarek. Kałkur, ale dojdzie Wolski, dojdzie. Skalet do Raska. Skalet do Wojtkowskiego. Wojtkowski, Zyla. Jest Wojtkowski! O pierdziele, by było 4-1, byśmy mieli. Ależ kapitalne widowisko na arenie Lublin. Endaje, Mraz, Wojtkowski, jest 4-1. Kuźwa! Sarnaski, ale pięknie, Endaje. Mrazik, asysta, Wojtkowski z pierwszej piłki jest z Lechią Gdańsk. Oni kandydują do awansu. A my im robimy taką niespodziankę, bym powiedział. No, dłonie na biodrach. Świetnie sobie poradziliśmy. No ja tylko tyle mogę powiedzieć. Ibrahima Sar jest z karteczką. To musimy sobie zagrać. Taktyka. Panowie, no w sumie gramy swoje. To jest 4-1. To jest kapitalny wynik. Mrazik, wracasz na pozycję. No nie mamy co za bardzo zmienić, bo wszyscy grają kapitalne spotkanie. Ibrahima Sar, można zmienić Sara z pozycją z Raskiem. Szarek na prawej troszkę sobie nie radzi. No wiadomo, to nie jest jego optymalna pozycja. Tutaj łatamy kontuzję. No dobra. Baczmy przeciwnicy. Zrobili jedną zmianę. Wszedł Kacperek Sezonienko. Fajny napastnik ogólnie. Cholernie drogi. Pod bańkę podlatujący. Ale ja pamiętam, grałem Widzewem Łódź, to sobie go ściągałem, bo on był wypełnił mi wymogi juniorskie. Lewa noga. I on wszedł za Bobecka, a Bobecek był pilnowany tylko na nogę. Tak. No to my tak zrobimy. Biegański jest pilnowany całkowicie teraz tutaj. Jeszcze zmienili u kogoś. A, Artigo wszedł. Artigo to jest taki defensywny, fajny Australijczyk. Mówię dlatego, że Lechię Gdańsk też kiedyś prowadziłem i w tym samym sejwie co Widzewa, więc wiem, o co chodzi. Gramy też takie przyspieszone, tą karierkę, szarek, szarek, szarek. Oczywiście to pojawi się, co dzisiaj jest grane pocięte, czyli same mecze, ewentualnie jakieś najważniejsze rzeczy do na YouTubie. To nie będzie mistrzowska jakość, ale będzie. Wojtkowski nie ma, Sarnaskiemu nad brameczką, ładnie. My zobaczmy sobie, szarek kondycyjnie wytrzymuje. No tego Sara chyba zmienimy, 60 minuta i Skaleta zmienimy, więc możemy tu zrobić takie dwie zmiany pewne. Matthew Skalet, za niego może wejść Rafał Król, Piotrek Ceglarz, może wejść też za niego Gąsiorek, który nie pojechał. Sądzę, że możemy wstawić tutaj Piotka Ceglarza, chociaż Rafał Król, ale tutaj, o tak. Król na długodystansowcu, niech tak będzie. A zamiast Sara, no niestety musimy, znaczy nie to, że niestety, no Kruk jest dobrym zawodnikiem, ale tak zastanawiam, czy nie zaryzykować i nie wstawić sobie Śpiewaka za Lubereckiego, a tutaj wejdzie Szarek.
Rybalski powinien. Postarajcie się utrzymać ten wynik do końca. Lubareckiemu będzie trudniej grać teraz na prawej stronie, ale on jest przetrenowywany przeze mnie na tą prawą. Lechia zmiana w zespole. Na zmianę Rifet Kapić wszedł. Kapitalny środkowy. Kapić wszedł tutaj. No to możemy, szczerze mówiąc. Rifet gra, jakby grał z przodu, to bym położył na niego. Śpiewak Wojtkowski, wrzuteczka Endaje i no, kapitalny mecz rozgrywa ją zawodnicy Motoru. Endaje troszkę się nie wpasował. 75. minuta. Oj, jeszcze sezonienko nam tu nabruździ. Kapić, ale nie celnie. Wojtkowski, Szarek i Endaje jeszcze strzelam. No i dobrze. Polecenia, panowie, nieco wyżej, gra na czas. I po tej akcji sobie zrobimy zmianę, nawet dwie, i zostawimy te Rask. Kapitalny mecz, podoba mi się jego 7-0, to dobrze, dobra, raz. Jak to by się skończyło 5-1, to tam menadżera z Lechii Gdańsk będziemy my zmieniać chyba. Dobra, dwie zmiany zróbmy. Tak, ewidentnie możemy zmienić Szarka zamiast Kruka, niech on tam się zgrywa. Zamiast Lubereckiego nie wejdzie sobie Złomianczuk. No i w sumie zostaje nam jeszcze Piotrek Ceglarz, który chyba w tym sezonie jeszcze nie grał, więc puścimy go sobie zaraz na 89. minucie, niech on sobie chociaż zaliczy protokół meczowy. Śpiewak zaliczył żółtą. I Zyla jeszcze ciągnie kontrę. No i za naszego kapitalnie grającego tutaj, a w sumie nie, bo może Endaja zostanie, no to za Zylkę. Za Zylę niech wejdzie sobie nasz Piotr Ceglarz. Playerem meczu chyba zostanie Wojtkowski, albo Mraz. Przeważnie nie. Przeważnie patrzę na taktykę sobie, a tak szczerze mówiąc, to jadę przeważnie swoimi taktykami i analizuję to, co się dzieje. Tu straciłem bramkę dosłownie w pierwszych 5 minutach, a potem moi zaczęli grać na 5-1 z Lechią Gdańsk. Tu Śpiewaka asysta. I daje bramkę. Szczerze, no to ja jestem w szoku. tysięcy kibiców, prawie cały stadion widziało piękne zwycięstwo, w sumie nie oszukujmy się. Dzięki temu Motor jest, ma 6 punktów po 3 meczach. Jesteśmy w stawce, tak powiedzmy, do 9 miejsca, czyli górna połowa tabeli. Ale nas interesuje od 1 do 6 nawet. Będziemy zbierali te punkty. Szymon Grabowski nie za bardzo. No weźmy udział.
Nie, no chłopaki zagrali pięknie z zaangażowaniem, aż jestem mega, mega zadowolony. A, nie wziąłem chłopaków, gramy na stadionie Lecha 2, ale nie. Cywka, jakiś Pacławski, dobrze, że on ma. Baczność, no i już wiemy, że gościa kryjemy na ścisło. Bo najprawdopodobniej jest takim lewa noga. Pawłowski to jest ten starszy Szymek. 36-letni lewa noga. Na prawej będzie Juszczyk biegał. Prawa noga agresywnie. Filip Wolski agresywnie, ale on jest. Tak, tym nie zmieniamy. Lewa i Cywka gra na lewej, więc tak gramy. Nic więcej nie zmieniamy. Ten mecz jest całkowicie, to można potraktować jako rozgrzewkowy. Do Cegrosza. I Jarosz strzela brameczkę. Pięknie. Wyłączmy podania w pole karne. I sędzia tu nic nie. No dobra, motor. Motor może awansuje do kolejnej rundy. Już bez kartek. Cegrasz kontuzjowany. Niedobrze. No to wpuśćmy zamiast niego, tak jak myślałem, Rybickiego. No, ładnie, ładne to było, ładne. Na razie jest, wiecie, to jest tylko i wyłącznie. To jest tylko 1-0. Więc tak naprawdę my tu niezbyt mocno gramy. Zestresowany. No i weź tu takiego.
Widzicie, taki. No, na Słomęczuka będziemy patrzeć. Sześćdziesiąta minuta meczu. O sam z królem. No, chyba będziemy musieli zmienić tego Złomęczuka, bo nie za bardzo mu ufam. Wzięliśmy Palacza, Kamińskiego, Kosiora, Szarka wzięliśmy. A, dobra. Kusiorek zadebiutuje. O, mieliście szansę strzelić bramkę, panowie, ale nie wykorzystaliście. No, król nie za dobrze gra. Jeszcze króla będziemy musieli zmienić. Raz brameczkę strzela. Pięknie. Dobra, 2-0 to już jest bezpiecznie, ale dojdźmy do jakiejś 85 w razie co, jakby. Zaraz zobaczymy tego Jędrasika z Ległej. Dobra, możemy. Dwie zmiany. No, Lisowi damy zadebiutować. On może wejść za Jarocha w sumie. Tak, bo Jaro grał od pola. No i chciałbym tego króla jednak zmienić, bo on tu tak. Dałem chłopakom podebiutować. 2-3 minuty protokół meczowy zawsze mają. Koniec spotkania. A strzela brameczkę. Ładnie. Spokojny meczek. Dobra robota. Motor wygrywa. Jesteśmy w kolejnej rundzie Pucharu Polski. Ceglarz. Ależ oni mają. No oni jak dostaną kontuzję.
Otrzymaliśmy 1000 euro. No i raz został za wynikiem meczu. Też fajnie. Dobra, robimy tak. Dziwek nie ma najlepszej noty, ale tu musimy już zagrać. Od 7 do 2 tygodni. No to już. Ja bym wziął tego Raska. Kamila Kruka tutaj, no we dwóch niech zagrają. Na pomocniku długodystansowcu, no Skalet się trochę już żalatał, no ale Wolski. Ja jest pomysł. Rask może zagrać jako dystansowiec. A tu zagramy Sarem. No, król nie pojedzie, Kamiński nie pojedzie i w sumie jadą ci, co muszą. Palacz, Złomianczuk jadą, więc tu mamy juniorów wziętych. Czy środkowy jakiś obrońca mi jedzie, żebym zaraz cenię. No nie, wszyscy są meczowi, więc. No dobra, Rask jest, Kruk jest, Szar jest, Szarek w razie co, więc będziemy coś tu lotować. Możemy w razie co, jakby się tu bardzo kontuzyjnie zrobiło. Zamiast. Grającego dosyć średnio Złomianczuka. Jeżeli Magnuszewski jest dostępny, to bym go wziął. Chyba, że Magnuszewski pojechał na U19. Jest. Lito, no, biuro pracy, nic. Wszystko w Argentynie, to jest sierpień. Zacznie się w październiku. Słuchajcie, musimy zająć się Kowackim. On jest lewonożny. I Karolem Czubakiem, bo on jest. A jest dobry po prostu. Gabrinka z chwili lewa noga. I tutaj zagramy agresywnie. Kacper Skóra. Lewa noga. Szatnia, panowie. Na spokojnie, panowie, żadnej presji.
No, gramy wywożoną po ECE, gramy swoje pole karne, wygramy w niebieskich strojach, Arka na kruk, na spokojnie, ładnie, dobra. Zastanawiam też, czy Gruberecki ładnie z Lyrką, mrazik, daje, szarek. Jeszcze szarek, popraw, daje i jest 1-0, okrzyki. Zachęcamy panowie, ładnie Szarek tu Zendaje, coraz lepiej się zgrywają, bym powiedział. Jeszcze muszę coś zobaczyć, bo tak taktyka. No i dobry początek zaczął motorek. Wyłączmy podania w pole karne, niech oni tam, wiecie, przerzucają po prostu piłkę do przodu. Budziłek do kruka. Luberycki, Luberycki, Luberecki, Luberecki, piękny rejd, do Wolskiego, do Wolskiego, do Wolskiego, Wolski, piękny rejd, biegamy, 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 podajemy i strzelamy. Będzie? Szarek, Szarek, o Boż. Szarek, imponujesz mi. Car dostał trzecią kartkę z rzędu, no. Podoba mi się to, co chłopak robi, no ale trudno, no. Raz, ładnie, ładnie. Daje, daje, daje. Do Polskiego, Wojtkowski. Wojtkowski, Wojtkowski, daje. Dobra, a mam sztuczkę dla nich, panowie. Grajcie swoje, przede wszystkim. My zrobimy taktyczną sztuczkę. Oj, Sar tam ostro. Sar się, Wojtkowski będzie się zmieniał z Zylą. Pochwalmy ich. Daje kontuzjowany. Zobaczmy, co mi mówi. Chce zostać na boisku, czuwa ból. Zmienimy go w przerwie. Raz. Sarem, raz. Oj, ostro. Oj, po takim rykoszecie mogła paść bramaczka. Spalony. Róg dostał żółtą, czyli dwóch obrońców środkowych mamy wykartkowanych. Niedobrze, ale powinniśmy sobie dać radę, zdejmując na pewno jednego. Jest to zero. Pięknie to Polski zrobił. Oj, ostro. Ładnie, Rubrecki, Zela. Kowacki, ale budziły potrzymał, ładnie. Tu musimy coś zrobić. Pięknie!
jest 3-0 na wyjeździe. Przecież to się aż chce grać. To jest po prostu czysta przyjemność to, co oni robią. No już miałem mówić 4 zaraz będzie. Bramkę strzelił Zyla. Ndaje, który jest kontuzjowany. I Wolski. Marciniak, Ndaje, pięknie. Do Szarka. Czubak, krok, no, przyjadę. No, Kowacki to musiał wykorzystać. Wolimy te podania w pole karne. Boję się, że Ndaje złapie kontuzję, dlatego zdejmiemy go. Chyba sobie też odpuścimy tutaj z Ibrahima Sara. Zamiast Ndaje może wejść. Rybicki. Zamiast Ibrahima Sara na środek wpuścimy Gąsiora. No ale dobra, Gąsior niech tutaj gra, to ok będzie. Będą dwie zmiany na razie, zobaczymy jak to się tam będzie. Oni też zmiany zrobili. Kobacki dostał agresywne wejście. No, oni nakręceni, więc... Próbujmy przetrwać te 5-10 minut. Nie, my nie grajmy mentalności defensywnej, my grajmy. Wolski dobija ich dosłownie. Zobaczy, juniorek Lubarecki, 6-6 ocena.
4-2. No, jakby Rybicki to jeszcze strzelił, to w ogóle by było śmiesznie. Otrzymał kondycję. Rybicki pełna. Zyba trochę zmęczony. Gąsiorek sobie jako tako radzi. Wolski, ładny mecz. Dobrze, Budziłek ładnie broni, panowie. I ładnie, Zyla leży niestety. Ale nasi się nie oszczędzają, co tam się stało. Nic takiego poważnego widzę. Gąsiorek sobie radzi. Ja idę spać, trzymaj się tu ja. No, my też będziemy zaraz szli spać, więc dzięki wielkie za to, że byłeś przede wszystkim. A Zyja kontuzja, mamy poważniejszą rzecz. No. No i to poważne, poważne stłuczenie, to musimy wyłączyć Wojtkowskiemu. No, wyłączona razem z Zylę musimy wstawić Wojtkowskiego tam, a na środku chyba wejdzie sobie. O tak, zagra. No i mamy dwie zmiany jeszcze, więc poczekamy, poczekamy ze zmianami. Będziemy musieli zaraz to skorygować, bo no jakby to Rybicki jeszcze strzelił, jest tak. Teraz jeszcze zobaczyć. No. No, Wojtkowski tu jest, Wolski, to nic się tu nie zmieni. Ok. No, panowie, nie przegrajcie tego. Ładnie. I Rybicki strzela na łyczkę, pięknie. O, 2-5. Dobra, Wolski.
Ależ tam była szansa urwać to. Pięknie, do króla. Piszarek i Wolski. Czubak do Gojnego. Pięknie, budziłek broni. Sidebę na środku, to możemy sobie jego... Położyć mu ski góralski, Maciej góralski prawy. Okej. Byrek i Hafes. Trybuny w Gdyni zaczynają opustoszeć. Bym powiedział, że to takie... Raskę jeszcze żółtą dostał. Dobra, możemy zrobić zmiany. Na pewno zrobimy tak, żeby tu raz szóstkę kruka zmienimy. Szarek też się wylatał, no ale szarek... Lubarecki, Szarek ładnie zagrali, to zostaną. Zamiast Kruka wstawimy Magnuszewskiego. To jest nasza czwarta zmiana. No i musimy tak sobie wpuścić jeszcze kogoś. Palacz, Śpiewak, Jaroch albo Skalet. Ja uważam, że możemy zamiast... No Wolski już niech dogra ten mecz, dwie brameczki, to szkoda mu to zabierać. Ale możemy zmienić Lubareckiego. Na przykład za Palacza. No, 3 do 5 panowie. Po rykoszecie chyba. No, tam. A, dołożył nogę. 2 do 5. Jeszcze jakby Rybicki wsadził tu bramkę, to już w ogóle by było. Motor Lublin 2 do 5. Endaje, Wolski, Zyla, Rybicki, Wolski. Dziękuję. Moi drodzy, jesteśmy po czterech meczach na pierwszym miejscu. Oczywiście może nas wyprzedzić Zagłębie i Wisła, a dogonić, dojść Brookbet z Wisłą Płock bodajże. Ale i tak jest nieźle.
Taktyka, weźmy przeciwnika, zerknijmy. Będziemy zaraz kończyć, już po tym. No i jesteśmy w Łęcznej i rozpoczynamy nasze spotkanie. Wymarzono połączenia, okrzyki, zachęć, cały skład wolski ruszył jak szalony, ale stracił piłeczkę i chłopaki tutaj raperują. Endaje do rybickiego skalet, wolski Endaje. Raz, bardzo blisko. Jeszcze raz, miał szansę strzelić bramaczkę. Wojtrucki! No. Zobaczymy jeszcze jedną akcję. Jest na awans, to brawo. Wszystki, oj, budziłek, panowie. Zachęcamy was do boju. Daję, niech się zmienia z mrazem. Zobaczymy, czy to tak się troszkę kurzy przeciwników. Na razie nie. No. Nie radzi sobie mraz. Hmm.
No, ależ to było prawie, ale tu jest Gostomski na bramce, nie ten. Ale może tu Rask. Rask Gostomski wyciągnął, kurde. Nie, ktoś zmienił? Nie. Spróbujmy zmienić Rybickiego. On se tam nie radzi na tej stronie, ale my tu możemy zrobić tak. Zamiast Rybickiego. Nie, Śpiewak tu nie może wejść, ale możemy zrobić tak. Mamy trzy zmiany. Spróbujmy te podania w pole karne. Może to się coś troszkę ruszy. To jest Wojtkowski. Luberecki sobie nie poradzi, no to musimy Lubereckiego zmienić zamiast właśnie Semenczuka. Dawaj. Wojtkowski, 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 Wojtkowski. Będzie rożny. No nie, no zagramy.
No. Dobra, 0-0. To nie był zły wynik. Jesteśmy. Mamy 10 punktów po 5 meczach. Sosnowiec może nam uciec. Miałem co narzekać. Motor przegrał jeden mecz z GKS-em Tychy, gdzie Tychy są tu. Mamy 3 punkty nad Tychami. Nie jest źle. Grubarewski zaraz podwyżkę wynagrodzenia dostanie. Znaczy ogólnie kalendarz jest całkiem niezły. Trzy mecze zwycięskie w lidze, jeden ten. Potem mamy teraz Miedź, Chrobry, Rzeszów, Płock. No i zbliżamy się dużymi krokami właśnie do końca. Dzięki za dzisiaj, moi drodzy. Naprawdę fajnie było. Kolejka już nam się skończyła. Kończymy. Kończymy, 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 kończymy.